Witam Państwa w kolejnym odcinku The Game Show. Jest ze mną Natalia Florek i Kasia Krzyżanowska. Powiedzcie coś o sobie. Natalia Florek, doradczyni zawodowa. Nie przepracowałam jako rekruterka ani sekundy w swoim życiu, ale pomagam ludziom fajnie przejść przez rekrutację. Super. A ja jestem Kasia Krzyżanowska i w zasadzie jestem człowiekiem od ludzi. Opiekuję się zespołem rekrutacyjnym IT. Jestem tym liderem tego zespołu, ale co lepiej, to chyba mentorem i pozdrawiam oczywiście cały Candid Future. Super, bardzo się cieszę, że jesteście z nami. Na początku chciałbym Wam przedstawić zasady naszego turnieju. Przygotowaliśmy dzisiaj dla Was łącznie 11 pytań, które są w zdecydowanej większości o rekrutacji i HR. Do dyspozycji macie 3 koła rachunkowe. Telefon do przyjaciela, pół na pół lub pominięcie pytania. Za każde poprawnie odpowiedziane pytanie sadzimy 10 drzew. Jeżeli odpowiecie na wszystkie, jest to 100 drzew. Każdego z kół ratunkowych możecie użyć tylko raz. To jest ważne, że tylko raz. Okay. W trakcie trwania programu będę Wam przypominał o tym, że macie te koła, także na pewno je wykorzystać. Tak. Możemy zaczynać? Tak. W takim razie czytam pierwsze pytanie. Jak brzmi rozwinięcie skrótu EB? A. Energetic Banana. Chyba to nie. B. Emotional Breakdown. To ja. C. Employer Branding. D. Extreme Barbecue. A albo D. Ja jednak często B również. Ale no, idąc jednak tym, żeby... Metodą eliminacji. Tak, mamy pokrętną logikę, to może jednak C. Tak, potwierdzam. Okej, jesteście pewne? Tak. W takim razie zaznaczam odpowiedź C. I to jest poprawna odpowiedź. Co my sobie powinnyśmy być brawa. Energetic Banana to... No. Tak. Ale to są wspaniałe rozwinięcia. Kolejne pytanie. Czym jest sourcing? A. Poszukiwanie kandydatów pasywnych. B. Koncepcja marketingowa. C. Rodzaj tańca towarzyskiego. Czy D. Analiza konkurencji. Jeśli mogłabym się wypowiedzieć w kwestiach sourcingu, powiem szczerze, że chyba potroszę wszystko. Natomiast to jest pozyskiwanie kandydatów pasywnych, poszukiwanie. Myślę, że ta odpowiedź byłaby taka najbardziej adekwatna. No i ten rodzaj tańca... Ale tylko jedna jest prawidłowa. No, dobrze, to postawmy na to A dla świętości. Tak. W takim razie zaznaczam, jest to poprawna odpowiedź. Jej, nie wywalić się na sourcingu. W razie idzie dobrze. Następne pytanie. Jakie kwalifikacje są najważniejsze w przypadku rekrutacji na stanowisko specjalisty do spraw HR? A. Doświadczenie w rekrutacji i zarządzaniu zasobami ludzkimi. B. Umiejętność jazdy na nartach. C. Znajomość języka hiszpańskiego. I D. Umiejętność gotowania na poziomie profesjonalnym. Ja bym chciała, żeby mój HR-owie to dobrze gotował, a ty? Ale ostatnio była nawet taka sytuacja, że HR Lab zorganizowali recruitment beer i tam była kuchnia hiszpańska. Jakby iść tym tropem. A! Zdecydowanie! Tak! Tak! W takim razie zaznaczam i to jest poprawna odpowiedź. Gratuluję. 30? To tak? Już tyle? No. Dobra, będzie co robić. Drzew. I u nas w programie nie tracimy już... Drzew. No właśnie. Czyli wszystko, że każda odpowiedź gwarantowana. Dokładnie tak. Nie wyjdziemy bez drzewa. Super. Tak powinno być też w prawdziwych milionerach. Jak już wchodzisz na poziom 100 tysięcy, czy tam nie wiem ile tam, pół miliona dajmy na to, już powinno być swoje. Tak jest. Prawda? Dobrze. W takim razie przejdę do kolejnego pytania. Która z tych umiejętności nie należy do umiejętności twardych? A. Odporność na stres. B. Podstawowa wiedza z zakresu SEO. C. Znajomość języka angielskiego. D. Prawo jazdy kategorii B. Pani od kompetencji. Ja jestem od kompetencji. Mm-hmm. Chciałabym tu jakoś zabawnie o tym opowiedzieć, ale... Ale nie jesteś odporna na stres? Nie jestem odporna na stres, więc niech będzie A. Jestem odporna na stres. Okej, jesteś pewna, tak? Tak, jestem. Dobrze, w takim razie zaznaczę odpowiedź A. I to jest poprawna odpowiedź. Super.
taniec się napije. Nie wiem, czy to się wytnie. Ja nie wiem, czy to taniec, czy to... No dobra. Okay. No. No już pytania zaczynają się trudniejsze. Mm-hmm. Dobrze. Więc, włączam naprawdę... odporność na stres. Dokładnie. Tak jest. Czytam kolejne pytanie. Dokończ tekst piosenki Supermanka Kaja. I smutnym kobietom zaśpiewam przez telefon. A. Jak Beata Kozidrak wczoraj. B. Jak Michael Jackson jeszcze niedawno. C. Jak Stevie Wonder sprzed lat. To do... Jak Robert Makłowicz w Ciechocinku. Jak Robert Makłowicz. No, jeszcze w Ciechocinku. Robert... Moja babcia i dziadek są z Ciechocinka. Jeszcze się wszystko składa. Ja kocham Roberta Makłowicza, tylko że Ciechocinek ale masz ja nie dobre mam tutaj konotacje. Nie. Makłowicz, wiesz, Supermanka się... za dawno nie ma. Tam było takie jak Stevie Wonder sprzed lat. No, coś super. Takiego. Wyobrażam no. sobie, jak do Anki to nie mieli zadać to pytanie. Biedna. Nie. No. Tutaj koleżanka. Nie. Znaczy, to nie tak, że jestem jakaś szczególnie pewna, tylko to jest tak jakbym, no... Ja to sobie tak bym, ja sobie to wymyśliłam pytanie? Teraz. Piąte? To jest pytanie czwarte. Przekalkulujmy te drzewa. To pięć, na pewno już pięć. Bo mamy trzy koła jeszcze, nie? Nie, to było, to musi być Stevie. Ja ci ufam, że ja na pewno, ja nie wiem. Kobietom zaśpiewam przez telefon jak Stevie Wonder sprzed lat. Zaśpiewajmy to. Gdybym, ale ten Stevie Wonder najbardziej do niej pasuje w ogóle, do Katarzyny Szczot. Do Katarzyny Brzeszczot? Szczot ona się nazywa. Beata Kozidrak wczoraj za blisko. Mi się coś kojarzy, mówię ci, Stevie Wonder Michael tam Jackson był. Politycznie niepoprawnie i jeszcze niedawno to tak niezbyt... Robert Makłowicz, jak już bym miała... No ale Robert Makłowicz w ogóle weź w Ciechocinku, weź to zaśpiewa i w Supermanka Makłowicz w Ciechocinku. Makłowicz jest Supermanem. No jest, ale teraz, a wtedy był panem z programu kulinarnego. Supermanka tak globalnie... Stevie Wonder. Kosmopolitycznie Makłowicz w Ciechocinku. Nie łączy się, nie? Stevie Wonder, myślę. Ja też tak no dobra, myślę. Jak już myślimy tak podobnie. Tak, nie wiem, czy to serce, ale tak, C. Dobrze, w takim razie zaznaczam C. Jest to poprawne. No! Królowo. O Boże, bardzo HR-owe pytanie. Ale bardzo dobre to było pytanie. Ja się wreszcie, wiesz, tak uruchomiłam. Jak w telewizji, nie? Tak. To jak chodzisz i nucisz teraz. Mówię ci. No. Ojej, się naprawdę trudno robi, to już wiesz, takie głębokie rozkminy. No dobra, dobra, ale... Pamiętajcie, że macie nadal trzy koła ratunkowe. Mm-hmm. Możecie je wykorzystać. Trzeba je wykorzystać. Mm-hmm. Albo nie. Zobaczymy. Gotowe na kolejne pytanie? Tak. Mm-hmm. Dobrze. W takim razie czytam kolejne pytanie. Kto jest autorką książki Bądź Agile? Zwinnie o headcount i employer brandingu. Pozdrowienia! No. Maja Gojtowska, Olga Żółkiewicz, Paula Kruszewska czy Anna Syku? Rozmawiałyśmy o tym ostatnio, nie? Rozmawiałyśmy sobie, tak. Czyli nie potrzebujemy koła. Czyli ja tu pozdrawiam Olgę Żółkiewicz. Olga, wyślę ci keto ciastko. Olga, nie ma przypadków, są tylko znaki. Zdecydowanie tak. Tak, agile'owo zaznaczamy. A rozmawiałyśmy o tym, to jest bardzo ciekawa anegdota. Tak. Wracałyśmy z konfy wspólnie, znaczy miałyśmy nie wracać wspólnie, ja miałam wracać wcześniejszym pociągiem, ale przyjechał pociąg, podpisany pociąg do Suwałk, więc do niego nie wsiadłam, ale okazało się, że to był mój pociąg, więc odjechał, więc razem wróciłyśmy sobie, tak. Miałyśmy intymne 2,5 godziny, tak, i między innymi więcej. Rozmawiałyśmy o Oldze Żółkiewicz i jej książce wtedy, tak? Tak było. Nie zmyślam. Tak. I z całą pewnością tak. KHB. Myślałam, że już odpowiedziałam. Tak, tutaj zaznaczam. I to jest poprawna odpowiedź. Tak! Olga, dla ciebie te drzewa! Przestanie z nami. Tak. O, tak. Do łopaty. Gdzieś to powinny być. Dobrze, kolejne pytanie. Ryczałt to A. Należna kwota pieniężna w wysokości ustalonej z góry. B. Zależność płacy od przepracowanego czasu. C. Pozapłacowy system świadczeń dla pracowników. Czy D. Wynagrodzenie skomponowane z co najmniej dwóch składników. W ogóle powinna być odpowiedź E. Benefit. Ryczałt jako benefit. No, tutaj ja bym obstawiała, że to jest taka należna kwota pieniężna w wysokości ustalonej z góry. Słuchaj, ja też. Tak? Tak, nie jesteśmy zgodne? Mhm. Niby się mówi, że my takie siostry bliźniaczki umysłowe, słuchaj, ubrałyśmy się tak samo. No, tak. Tak. Okej, dobrze, no to zaznaczmy. Jesteśmy. W takim razie zaznaczam. Tak. To jest poprawna odpowiedź. Jej, nie było anegdoty żadnej nawet przy tym. O ryczałcie, ale... nie było też anegdoty o ryczałcie. Coś znajdę, daj mi chwilę.
Dobra, jeszcze wymyśliwa jakąś anegdotę o ryczałcie. Na razie nie wykorzystaliście żadnych kół. No, opanujmy się. Dobra, zaraz ten, okej. Okay. Będziemy dzwonić. Mamy to! Milion! Dokładnie. Mhm. Dobrze, w takim razie następne pytanie. Kiedy obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Doceniania Pracownika? A. W pierwszy piątek marca, w pierwszy poniedziałek czerwca, w ostatni piątek sierpnia, czy w drugi wtorek września? Pisałam o tym posta. Niedawno. Ale tylko nie mów mi, że nie pamiętasz kiedy. Nie, niedawno. Chociaż tych niedawno, postów piszę bardzo dużo. Tak. Bardzo nice. Trafny, tak. Bo tu plany są na rok do przodu. Plany są na rok do przodu i jestem 95, że było to w marcu. No właśnie, bo chciałam pytać, co już minęło. Mi się wydaje, że to było bardzo niedawno, a marzec minął. Czerwca jeszcze nie ma, sierpnia jeszcze nie ma, brzesień przed nami. Czerwiec i sierpień na pewno nie, bo jeszcze wtedy nie sprawdzałam dziwnych świąt, więc to na stówę, nie? Ewentualnie wrzesień, ale wydaje mi się, że nie. I tak 99, że marzec. Możemy jeszcze zrobić na przykład koło, skoro mamy ich mnóstwo. Tak. Pół na pół weźmiemy, tylko proszę o zostawienie... Na tobie. Nie, no dobrze, nadmieniłaś, bo to mogłoby... No, tak. Zróbmy sobie pół na pół. Dobrze. Tak, ale ja jestem pewna, ale zróbmy dla zabawy. Dobra, już nie bądź taka. No, ale jestem. W takim razie używamy koła pół na pół i pozostałe odpowiedzi A i B. Pierwszy piątek marca, To... Ja w ogóle myślałam, pierwszy piątek miesiąca. Już od razu mówię, tak to musi być to, a potem... Nie, marzec, na 100%. Marzec, dobrze. Dobrze, w takim razie zaznaczam. Poprawna odpowiedź. No. Super. Ale nie zmarnuję. Uważam, że to koło nie zostało zmarnowane. Nie, absolutnie. No, bo to właśnie one są, że jeżeli nie jesteśmy pewni, możemy je zawsze ich użyć. Teraz mam dla Was taką informację, że przechodzimy do pytań, których bazą były dane z naszego narzędzia. Udało nam się przeanalizować w Trafit ponad 2 miliony aplikacji z 2022 roku, na podstawie których zebraliśmy bardzo ciekawe informacje. I właśnie te kolejne trzy pytania będą dotyczyły tych informacji. Są to informacje statystyczne. No to jak nic, koło ratunkowe. Dobrze, że to było pół na pół, bo jeszcze nam zostają takie strategiczne. Dobra. I akurat mamy człowieka odlicz tam, no. W obwodzie. To dobrze się składa. Tak. Dobrze, jesteście gotowe na kolejne pytanie? Tak. Tak? Dobra, niech będzie. W który dzień tygodnia spływa najwięcej CV? A. W poniedziałek, B. We wtorek, C. W piątek, D. W sobotę. Codziennie spływa masa CV. Czytałam kiedyś, że we wtorek. W sensie, że po weekendzie, w poniedziałek jeszcze tak do ostatniej szlify i we wtorek. Ale wahałam się między poniedziałkiem a wtorkiem. A to jest w ogóle bardzo dobre pytanie, bo z jednej strony ludzie pracują tak standardowo od poniedziałku do piątku, mają sobotę i z jednej strony chcą odetchnąć, a z drugiej tak mają chwilę wolnego, ale potem po co tracić weekend na to, żeby aplikować? Tak, dlatego sobota odpada raczej, i wszyscy tak nie będę myśleć o pracy w sobotę, bo jest sobota. A to może tylko my takie jesteśmy. Nie, ale no. W piątek, przynajmniej ja mam tak z moimi klientami, że oni nie wysyłają w piątek, bo mają takie poczucie, że to wpada w tą skrzynkę i się odbija po prostu gdzieś tam. I odbija się, że nikt tego nie przeczyta. W poniedziałek z kolei nastawienie jest takie, że osoby, które odbierają te maile, ustalają sobie pracę na cały tydzień i tak tego maila nie przeczytają. Dlatego ten wtorek. Ale to jest takie... Dobra, piątek wydaje się faktycznie być... Nie. Znaczy ja bym nie wysłała w piątek. Ja też bym nie wysłała w piątek. Ja bym wysłała w poniedziałek. Albo we wtorek. Ale raczej w poniedziałek, bo ja lubię tak dobrze zacząć. Czy? A to my jesteśmy pewne? Nie. Nie? A jakie mamy jeszcze wybory? Możecie zadzwonić właśnie do przyjaciela, albo możecie pominąć te pytania. Chcemy je pominąć? Tak, bo to nie jest pytanie, na które nasza przyjaciółka będzie tak znała, wiesz, odpowiedź. Tak, to są dane jakby z naszego też narzędzia, no więc właśnie. To nie jest jakby ogólny obraz. Oczywiście może jak najbardziej być powiązany z ogólnym obrazem. Dobra, to jasne. Bo nam zależy na tym, żeby było dużo drzew. Nie, no to pomińmy, możemy pominąć. No pomińmy. Nadal zostaną nam trzy pytania, tak? A powiesz nam, jaka była prawidłowa... Oczywiście. A to dobrze, to okej, to ja się zgadzam na pominięcie. Dobra, ja też. No. Dobrze, w takim razie pomijamy to pytanie, a poprawna odpowiedź była odpowiedź A, poniedziałek. A jeżeli... No, dobra decyzja. No. Poniedziałek. Ale zaznaczycie ten wtorek faktycznie i...
będziemy zakończymy grę, ale... No... Nie, to jeszcze nie ten moment. Pominięte. Tak, pominięte. Dobrze, w takim razie kolejne pytanie. Ile średnio trwała rekrutacja od momentu wysłania aplikacji do zatrudnienia? A. 15 dni. B. 37 dni. C. 25 dni. D. 43 dni. W waszym systemie. Tak, były to dane z naszym. No i teraz tak, bo tu są wszystkie możliwości. To są software house'y, to są firmy typu agencje IT i nie IT, są wewnętrzne HR-y. To jest wszystko. Tak, ale pamiętam, że to był post Ani Sykut, w którym pokazywała, że dzięki systemowi to się skraca. No, to nie damy 43 nie damy, i 37 też bym nie dawała. Ja bym... Okay, czyli dłużej niż miesiąc? Nie. Ale to jest od momentu wysłania aplikacji do zatrudnienia, a to ci się jeszcze wlicza tak. Decyzja, czas na decyzję z jednej strony, z drugiej strony przemyślenie. W IT to się dąży do w ogóle 7 nie? Dni albo 5. Momentu wysłania. Jest realne? Bardzo, bardzo trudne to jest, żeby było 15 dni. Bardzo. Ja bym stawiała mniej więcej 25. Mi gdzieś to 37 mignęło, naprawdę, ale może to było, że to było to złe. I też skłaniam się ku 25. A może zadzwonimy do Anny? A może zadzwonimy do Anny. Zadzwonimy do Anny. Od momentu wysłania aplikacji Time to Hire. Tak? Poczekaj, ale moment. Dwa pytania, będzie jedno koło. A może faktycznie drogą eliminacji uda nam się tutaj? 15 za krótko. 15, jeśli miałabym liczyć wszystkie możliwości, wszystkie, wiesz, właśnie te HR-y wewnętrzne, software house'y, agencje, czasem 15 to tak by się chciało, ale nie wiem, czy to jest możliwe często. 43 za długo. Nie, no to nie. To bez sensu, tak nie? Trochę, półtora to miesiąca. Bardzo źle brzmi, bo... No dobra, ale 3 tygodnie i 4, 3,5 tygodnia, to jak tak się przełoży to na tygodnie, to też nie brzmi źle, nie? No nie. To nie brzmi źle. Bo to jest, zobacz, to jest od momentu wysłania aplikacji... Do zatrudnienia. Do zatrudnienia. To może za krótko. I jeszcze masz, tak, masz jedną, masz rozmowę HR-ową, masz zadanie techniczne, potem masz, i w zależności tutaj... Ci wszyscy ludzie. Rozmowę techniczną i jeszcze... To może te 25 jest za krótko, 3,5 tygodnia. Że w sensie, że 37 byś da, ale to jest średnia, nie? No dobra. Może jestem zbyt optymistką. No dobrze, nie, ale no w sumie... Dobry system. Dobry system pomaga. Rzeczywy powodował. No, mamy dobry system? Macie dobry system, bo pracujemy z dobrym systemem, tak. Zdecydowanie. No, na pewno system jest, trwa to na pewno krócej. W mojej ocenie. Ale 15 dni mówicie, że jest to nierealne. To jest realne, ale czy średnio? Nie. 25, dobra. Najwyżej, i tak mamy dużo. Zwalimy najwyżej, na co zwalimy? Na nic. Nie, na nasz entuzjazm albo na nasze myślenie. No. Na złą dedukcję, agile'owo, najwyżej następnym razem będziemy wiedziały, że jest to mniej lub więcej dni, że system jest lepszy tak, albo gorszy niż twierdzimy. W IT dążymy do tego, żeby było jak najszybciej, jak najsprawniej. Jakby się udało załatwić od momentu wysłania aplikacji do zamknięcia procesu w jeden tydzień, to by była już w ogóle rewelacja. Natomiast no, tam wchodzi mnóstwo czynników i osób zaangażowanych i podjęcie decyzji przez kandydata. Zróbmy 25, będzie to najdłuższy odcinek w historii Game Show. Najdłuższa rozkmina na temat cel. No zróbmy, bo ryzyko, no co? Dobra, okej. Okay. Nie będę już was trzymał w niepewności, jest to poprawna odpowiedź. Nie! Yeah. O mój Boże, aż mi ulżyło, ale się tak trochę... Ale nie, dobrze, przepraszam, kopiecie białe spodnie. Oczywiście odpowiedź B i D, bo faktycznie to są... Nie, to... Byłby to bardzo długi proces. Znaczy, co są takie procesy? Są takie procesy, czy w takiej byłam, zdarzało się, ale no mówię tam, mamy czas urlopowy, już się zaczyna. Średnia tutaj myślę, że tutaj też. Średnia 15 zaważyła. Średnia, to by było też super krótko. Mhm. Dobrze, 3,5 tygodnia, bardzo dobry wynik wydaje mi się. Okej. Okay. Ale się cieszę. I nadal możemy dzwonić. Okej, okay, w takim razie zostało nam ostatnie pytanie. O! Tak, bo jedno zostało pominięte, więc to jest ostatnie pytanie. Okej. Okay.
Jaka jest rekordowa ilość kandydatów, która zaaplikowała na jedną ofertę? Ha, ha, ha. A. 8347. B. 2309. C. 590. Czy D. 6534. Natalia, ty, no. Słuchaj, ostatnio też był jakiś post o tym, że jeden kandydat zaaplikował. No. Ja się to cały dzień na LinkedInie przyrzekam. Cały dzień. No narzędzie pracy, tak to nazwijmy. Ale był taki post, że jakiś jeden kandydat zaaplikował na jedną ofertę jakoś taką chorą liczbę razy. Ale to było też trafitowa oferta, wydaje mi się. To Ania to też pisała. Widzisz, Ania, no. Ania nam ten przechodzi przez mózg, ona ale, nas dryluje. Ale to nie, ale nie że się, jeden kandydat słuchaj, 8 tysięcy. Ale nie, to nie, tak, tak, ale ja mówię, że to są jakieś chore liczby. Uh-huh. Tylko do czego ja dążę? Ja pamiętam, że kiedyś w prezentacji zastosowałam taką film, to był z YouTube'a, o rekrutacji do Heinekena i było o tym, że jak wyglądał proces rekrutacyjny, oni nam trochę tych kandydatów tak no... No, tak w bola trochę robili, bo tak ich mocno ściskali za ręce, tak nienaturalnie traktowali i finalnie ogłoszenie wyników tej rekrutacji odbyło się na stadionie, gdzieś tam FIFA, trzymali ten taki wielki kółko i tak machali. I ten chłopak zobaczył się na telebimie i zobaczył, że to on macha i on został wybrany. Aha, i mi się wydaje, i tak, to była rekrutacja właśnie do nich i mi się coś kojarzy, że tam w ogóle nawet nie jestem pewna, czy nie było nawet więcej niż to 8 tysięcy osób na to jedno miejsce. Ale to systemu jest. Tak, ale mówisz, to są jakieś duże liczby. Do tego dążę. A, dobrze, 990 na pewno nie, to jest bardzo mało. Czyli no. Jest odwrócone. Tak. Jaka jest rekordowa ilość kandydatów, która... No ale 10 tysięcy, no prawie, ja tak zaokrąglam bardzo w górę. Z 8,5 tysiąca to jest też super. A wiemy, jakie to było stanowisko? Możemy mieć taki tutaj gdzieś jakiś... Możemy to sprawdzić, ale nie mam teraz takiej informacji. Rekordowa... Tak, to jest, osoba zaaplikowała rekordową ilość razy na jedną ofertę. Nie, to jest i rekordowa ilość kandydatów, która zaaplikowała na jedną ofertę, a nie osoba, która aplikowała. Nie, nie, tak, razy. Tylko mówię, że to, te liczby ciągle są jakieś duże. No dobrze, tamten też tam był wytrwały na pewno. Zaaplikowała. Macie jeszcze jedno koło. No, tak, ale to nie, ale no, ona się przestraszy. To nie jest coś, co możecie wykluczyć jakieś odpowiedzi i podać. Nie, no to 590 brzmi trochę za mało. Nie, na pewno nie. To, no, nie. No, to nie. Ale 8347 wydaje mi się z kolei za dużo. No dobrze. No tak naprawdę, jeżeli zawężacie, no bo... jesteście pewni do zawężenia jakby tego, to jak najbardziej możecie zadzwonić, nic nie szkodzi. Najwyżej się usłyszymy za nią, powiemy jej, hej Ania, słuchaj, trudna sytuacja. Może, albo, może czytała posta na ten temat. Dobra, dzwońmy, niech będzie. Może dobrze, zadzwońmy do. Czytała posta na ten temat. Dzwonimy do Ani. Tak. Mhm. Ty mówisz. No najpierw prowadząc. Dobrze, Mirek mówi, potem ty zadajesz jej pytanie. Podaj może trzy, bez tego to 590. Ja ustalmy. Okay. Tak? Tak, ale ja czytam, czy ty czytasz? Ja się przedstawię, a wy czytacie pytanie i podajecie odpowiedź. Nie opiera od nieznajomych. Pięć sygnałów, ale to nie jest jak RMF. Halo, halo? Halo, halo. Jezus, biegłam z telefonu po prostu. Jesteś na wizji, mamy cię na wizji. Cześć, Aniu. Czy mogę wam pomóc? Cześć. Cześć, Ania. Mówi Mirek z tej strony, z programu The Game Show. Jest ze mną Natalia i Kasia. I mamy do ciebie pytanie, to jest ostatnie pytanie i dzwonimy do ciebie, abyś pomogła tutaj dziewczynom. Gramy o milion! O milion drzew, Ania! No. Dobrze, będziesz miała 40 sekund na odpowiedź po usłyszeniu pytania, dobrze? No dobrze, dobrze, to zadawaj powoli. Dobrze, Aniu, to ja ci czytam pytanie. Jaka jest rekordowa ilość kandydatów, która zaaplikowała na jedną ofertę? A. 8347, B. 2309,
C 590 osób i D 6534 osoby. Dodam, że tu chodzi o dane z systemu Trafit. Takie ich zebrane. Tak, tak. Intuicja, niestety w tym momencie nie mogę się posiłkować danymi, ale moja intuicja mówi odpowiedź D. 6534. Dobrze. Tak, dobra. Ania, to brzmi sensownie. No, super, dziękujemy ci bardzo. Dzięki, pa. Dzięki, Aniu, pa. To brzmi... I co, odpowiedź D? Tak. Tak, no jak Ania mówi D i ona mówi mi, że intuicja, to ja jej wierzę, ja jej ufam. Nic nie tracimy, tak? Jest, macie 90 drzew, możecie wygrać 100. Najwyżej. Ania jest w ogóle super w liczby, więc ja też tak. Chyba bym, ona tak, i cały czas je mieli. W HR-ach nie ma lepszej osoby od tego. Nie ma, nie ma. No mam, no co? No tak, dajemy. Mamy na kogo zwalić w razie czego. No kupimy te 10 no, drzew. Dobrze, no. Dobrze. Tak, tak. Mhm. No niech będzie. Czyli zaznaczamy odpowiedź D. Tak. To i tak jest duża liczba, 6, 5, 3, 4. No raczej. 4. To jest sporo. Okej, okay. Niestety będziecie miały dużo roboty, bo to jest 100. Ale dobrze, niestety, ale te, jak tak pomyślałam... Ale nie można tak robić. No, to jest jak prawdziwy prowadzący. Dobrze, dziękujemy. Dziękujemy bardzo. 10 pytań i to jest 100 posadzonych drzew. Ale roboty, super. Dzięki wielkie, że byłyście z nami. Mamy dla was upominki. Lubię upominki. Dzięki bardzo. Dziękujemy, mam nadzieję, że biednego nie zabiję. Ja słaba w kwiatki jestem, ale się będę starała. Nie, tam będziesz sadzić. Super, dziękujemy bardzo. Bardzo fajna zabawa. Dziękujemy. Dzięki.